W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, że historia jest nauczycielką życia, a w kwestii wyborów prezydenckich w III RP uczy nas przede wszystkim tego, że są one jedną wielką loterią. Zachęcam do wysłuchania opowieści o tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo boi się przesuwania wyborów, a opozycja mimo tragicznych sondaży nadal nie traci nadziei. Nagrywamy ten materiał w poniedziałek, 4 maja. Kiedy wy go będziecie oglądać, prawdopodobnie będzie druga połowa tygodnia. Prawdopodobnie jednego z najbardziej dziwacznych i niesamowitych tygodni w historii III RP. W chwili, gdy to nagrywamy, cały czas strona Państwowej Komisji Wyborczej informuje nas o tym, że do otwarcia lokali wyborczych zostało 5 dni, a kiedy wy będziecie go oglądać, prawdopodobnie sytuacja będzie wyglądała już zupełnie inaczej. Okaże się, że te wybory odbędą się kiedy indziej, kiedy dzisiaj tego nie wiemy. Ale historia uczy nas, że właśnie wybory prezydenckie w Polsce to jedna wielka ruletka i za każdym razem zdarzały się jakieś niespodzianki. Takich niespodzianek, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, powinniśmy się spodziewać również tym razem. Dlatego zachęcam do wycieczki w historię i przypomnienia sobie, czym zaskakiwały nas poprzednie wybory prezydenckie. Pierwsze demokratyczne wybory w III RP to oczywiście wybory 1990 roku. Mogło się wydawać oczywiste, że druga tura rozegra się pomiędzy dwiema stronami obozu solidarnościowego. Ale okazało się zupełnie inaczej. W kampanii wyborczej pojawił się człowiek znikąd, Stanisław Tymiński. Emigrant z Peru, polityk libertariańskiej partii Kanady, dziwna, zagadkowa, niesamowita postać. Na początku wydawało się, że nie może zrobić dobrego wyniku w tych wyborach, a ostatecznie nie tylko prześcignął kandydata postkomunistów Włodzimierza Cimoszewicza, ale również Tadeusza Mazowieckiego, premiera wielkiej nadziei wielkomiejskiej inteligencji. Jak to się stało? Cóż, najpierw Stanisław Tymiński bardzo ostro atakował Mazowieckiego i dzięki temu uzyskał spore poparcie. Później pojawiła się jego słynna czarna teczka, która choć nigdy nie została otwarta, była tak naprawdę takim symbolem, artefaktem kampanii Stanisława Tymińskiego, który ku zaskoczeniu wszystkich wszedł do drugiej tury. Co prawda w drugiej turze przegrał z Lechem Wałęsą, ale stało się to w bardzo dziwnych okolicznościach i w absolutnie nietypowej kampanii. Posłuchajcie, jak opisuje to Robert Krasowski. Zdawałoby się, że nawet dziecko nie potraktuje go poważnie. A jednak sam fakt oskarżenia premiera wystarczył, aby co piąty Polak zadeklarował, że odda na Tymińskiego swój głos. Media zwróciły na Tymińskiego całą swoją uwagę. Zaczęło się gorączkowe lustrowanie jego życiorysu. Osiadł w dżungli, wziął sobie peruwiańską żonę. Zaczął eksperymentować z narkotykami. Przez lata był pod stałym działaniem halucynogennego środka, którym Indianie wywołują wizję. Zafascynowały go oswajanie dzikich węży i duchowe praktyki Indian. Trenował siłę woli z pytonem na szyi. Ćwiczył się w przechodzeniu do czwartego wymiaru. Wybuchła narodowa histeria, której skutkiem była brutalna nagonka na Tymińskiego. Telewizja publiczna wyemitowała reportaż, w którym sąsiadka Tymińskiego oskarżyła go, zupełnie niesłusznie jak się potem okaże, o głodzenie dzieci i bicie żony. Gazety dowodziły, równie nieprawdziwie, że Tymiński leczy się psychiatrycznie. Dwa tygodnie kampanii należały do tych, które polska demokracja mocno potem wypierała ze swojej pamięci. Z jednej strony jeździł po Polsce Wałęsa, obiecujący wszystkim Polakom 100 milionów złotych. Z drugiej Tymiński, który obiecywał każdemu 100 milionów dolarów. Na dodatek pojawiła się sławna czarna teczka, która nadała kampanii klimat zupełnej groteski. Po latach okaże się, że teczka nie była blefem. Tymiński miał w niej materiały na temat agenta Bolka. Kolejne wybory prezydenckie to rok 1995. Znowu Lech Wałęsa, który tym razem wydawał się pewniakiem w wyścigu. Co prawda Aleksander Kwaśniewski cieszył się sporą popularnością, ale wielu osobom nie mieściło się w głowie, że to postkomuniści mogą odzyskać pełnię władzy w Polsce. Pokazywały to zresztą sondaże. W badaniach 55% Polaków wskazywała, że to Lech Wałęsa musi wygrać te wybory, a jedynie 24% badanych dopuszczało możliwość, że wygra je Aleksander Kwaśniewski. To ten rozjazd pomiędzy ostatecznym wynikiem wyborów a oczekiwaniami społecznymi sprawił, że atmosfera w Polsce po głosowaniu stała się naprawdę gorąca. Można powiedzieć, że w tamtych wyborach mogliśmy zobaczyć
wiele analogii do tego, co może czekać nas również w 2020 roku. Co mam na myśli? Mieliśmy między innymi do czynienia z instrumentalnym wykorzystaniem Trybunału Konstytucyjnego, mieliśmy rekordową liczbę protestów wyborczych i wielkie manifestacje przed Sądem Najwyższym. Mieliśmy kolejne manifestacje już po wyborze, w momencie zaprzysiężenia Aleksandra Kwaśniewskiego, tych ludzi, którzy nie uznawali zwycięstwa Kwaśniewskiego w wyborach. Mieliśmy wreszcie problem z wykluczeniem Polonii z tego głosowania, które, jak się wydaje, wpłynęło na wynik wyborczy. Zobaczcie zresztą, jak opisuje to Antoni Dudek. Sztab Wałęsy i popierająca go część środków masowego przekazu nagłaśniały dwie sprawy kompromitujące przeciwnika, ujawnione jeszcze przed pierwszą turą. Pierwsza dotyczyła zatajenia przez Kwaśniewskiego faktu nieukończenia studiów i oświadczenia w różnych oficjalnych dokumentach, w tym także we wniosku rejestracyjnym do PKW, że posiada wyższe wykształcenie. Kwaśniewski długo upierał się przy stwierdzeniu, że skoro zdał wszystkie wymagane egzaminy poza magisterskim, co również nie było prawdą, to posiada wyższe wykształcenie. Usłużny minister sprawiedliwości Jerzy Jaskiernia wystąpił wówczas z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o ustalenie definicji pojęcia wyższe wykształcenie. Wśród czynników, które pogorszyły położenie Wałęsy, należy wymienić przepis ordynacji wyborczej, uniemożliwiający udział w głosowaniu w drugiej turze Polakom przebywającym za granicą. Tymczasem środowiska polonijne, co wykazało pierwsze głosowanie, w większości popierały dotychczasowego prezydenta. Najwięcej wątpliwości wzbudziła kwestia podania przez Kwaśniewskiego nieprawdziwych danych dotyczących jego wykształcenia. W tej sprawie przeciwnicy lidera SLD skierowali do Sądu Najwyższego rekordową liczbę blisko 600 tysięcy protestów wyborczych. Jednak 9 grudnia Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów, choć votum separatum od tej decyzji zgłosiło 5 z 17 sędziów z orzekającej w tej sprawie Izby Administracji, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W ten sposób rozstrzygnięty został aspekt formalno-prawny wyborów. Pozostał natomiast problem postawy moralnej prezydenta elekta. Rok 2000. Teoretycznie można by powiedzieć, że niespodzianka była mniejsza. Aleksander Kwaśniewski był faworytem tych wyborów i wygrał je już w pierwszej turze. Ale z drugiej strony także to głosowanie nie było pozbawione zaskakujących zwrotów akcji, które wynikały z błędów politycznych konkurentów Kwaśniewskiego. Pierwsza z niespodzianek to dopiero trzecie miejsce kandydata prawicy Mariana Krzaklewskiego, szarej eminencji rządów Akcji Wyborczej Solidarność, związkowego przywódcy. W pierwszej kolejności Krzaklewski poległ dlatego, że oczywiście Akcja Wyborcza Solidarność w efekcie rządów Jerzego Buzka, trudnych i kontrowersyjnych czterech reform, najzwyczajniej w świecie traciła wówczas społeczną popularność. Ale drugi powód tej porażki był bardziej zaskakujący. Wynikał po prostu z tego, że wyborcy prawicy nie poszli do tych wyborów. Byli w zaskakująco wysokim stopniu zdemobilizowani. Widać to doskonale, kiedy spojrzymy na mapę politycznego poparcia. Okazuje się, że do tamtych wyborów tłumnie stawili się ci Polacy, którzy mieszkają w regionach, gdzie naturalnie postkomuniści cieszyli się dużym poparciem. W województwach takich jak lubuskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie czy kujawsko-pomorskie, w tej Polsce, częściowo ziemiach zachodnich, częściowo Polsce po PGR-owskiej, lewica zawsze mogła cieszyć się dużym poparciem i te części Polski okazały się wyjątkowo dobrze zmobilizowane. A co działo się na ścianie wschodniej, tam gdzie tradycyjnie prawica zyskiwała bardzo dobre wyniki? Cóż, wyborcy do wyborów najzwyczajniej w świecie nie poszli. Na Podkarpaciu, gdzie normalnie mobilizacja wyborcza jest spora i prawica zyskuje rekordowe wyniki, do urn poszło tylko 39% głosujących, czyli 25 punktów procentowych mniej niż w bastionach lewicy. Druga niespodzianka to ta związana z dobrym wynikiem Andrzeja Olechowskiego, która też wynikała z politycznych błędów konkurencji. Kandydata w tych wyborach nie wystawiła Unia Wolności. Partia bardzo wpływowa, symboliczna dla czasu przemian, popełniła taktyczny i strategiczny błąd, który doprowadził do tego, że ostatecznie zniknęła ze sceny. W miejsce kandydata Unii Wolności wystartował Andrzej Olechowski, który kierował się do tego samego elektoratu, chociaż na kampanię wyborczą wydał o wiele, wiele mniej niż Marian Krzaklewski, zyskał lepszy od niego wynik, ponad 17% głosów. Co ważne, na gruncie, na tym fundamencie błędu Unii Wolności Andrzej Olechowski postanowił stworzyć swój projekt polityczny. Właściwie kilka tygodni po tym, jak Olechowski niejako bez partyjnego zaplecza uzyskał drugie miejsce w wyborach, zaczął budować Platformę Obywatelską i już w styczniu 2001 roku razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim stworzył nową formację, która jest z nami na scenie do dzisiaj.
Wybory roku 2005 to bardzo ważny moment w historii politycznej Polski, bo wtedy ukształtowała się scena polityczna taka, jaką znamy dzisiaj. A przecież mogło to wyglądać zupełnie inaczej, bo kiedy zaczynały się wybory prezydenckie, wydawało się, że kluczową rolę odegra w nich dwóch kandydatów, którzy ostatecznie w wyścigu nie wzięli udziału. Pierwszy z nich to Włodzimierz Cimoszewicz, znany nam już. Co prawda przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które traciło wówczas zaufanie Polaków i przygotowywało się do zejścia ze sceny, ale jednak polityk cieszący się sporym zaufaniem i autorytetem wśród wielu Polaków, wydawało się, że jest poważnym konkurentem, chociażby dla Donalda Tuska. Okazało się jednak, że Cimoszewicz nie wziął udziału w wyborach, został wyeliminowany ze względu na intrygę, której zorganizowanie do dzisiaj przypisuje się politykom i ludziom służb związanych z Platformą Obywatelską. Chodziło o tak zwaną sprawę Anny Jarudzkiej. Nie wchodząc w szczegóły, najważniejsze jest to, że po latach sądy przyznały, że to Anna Jarudzka przedstawiała nieprawdziwe dokumenty, składała fałszywe zeznania przed komisją śledczą. Ale sam fakt pojawiających się wówczas informacji sprawił, że Cimoszewicz najpierw zaczął tracić poparcie, a potem musiał wycofać się z wyścigu. Tusk pozbył się pierwszego z kontrkandydatów. Drugą nadzieją tamtych wyborów był Zbigniew Religa. Człowiek legenda, kardiochirurg, którego możecie znać chociażby z filmu Bogowie. Religa jako taki człowiek spoza polityki budował wielkie nadzieje wśród Polaków zmęczonych partyjniactwem, zawodowymi politykami. Był człowiekiem z ogromnym autorytetem i jednocześnie prezentował centroprawicowe poglądy. Takie formacje wystawiły go jako swojego kandydata. Do dziś nie wiemy, dlaczego Religa ostatecznie zdecydował się wycofać z wyborów, ale wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że mocno zabiegała o to Platforma Obywatelska. Religa zresztą ostatecznie, kiedy wycofał się z wyścigu, przekazał swoje poparcie Donaldowi Tuskowi. Tym samym Tusk pozbył się drugiego z konkurentów. W ten sposób, pozbywając się jednego kandydata z prawej strony, drugiego kandydata z lewej strony, Tusk stał się ważnym graczem w wyborach prezydenckich, zaczął zyskiwać poparcie, choć na początku było ono bardzo niskie. Wszyscy spodziewali się tego, że to on zostanie prezydentem. Kiedy doszło do drugiej tury wyborów, gdzie walczył z Lechem Kaczyńskim, wszystkie sondaże do samego dnia wyborów wskazywały, że to Tusk musi w nich zwyciężyć. Opublikowany został tylko jeden sondaż w przedwyborczy piątek, który mówił o tym, że wygra Kaczyński. Niespodzianka była więc duża, bo to Lech Kaczyński został wówczas prezydentem, choć Donald Tusk takim szturmem zdobywał coraz większe, niespodziewane poparcie. O wyborach roku 2010 będzie krótko, bo były to specyficzne wybory wynikające z tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. W związku z tym musiały zostać przyspieszone, ale powiedzmy sobie szczerze, też przypadek w tych wyborach miał ogromne znaczenie dla ich ostatecznego wyniku. Bo kiedy Platforma Obywatelska wybierała na początku roku swojego kandydata, który stanie do walki wyborczej z Lechem Kaczyńskim, nie mogła się spodziewać tego, że będzie miało tak duże znaczenie, że wybierze akurat Komorowskiego. Jego konkurentem był wówczas Radosław Sikorski. Tymczasem wybrano Komorowskiego, który był marszałkiem Sejmu. I w chwili opróżnienia urzędu prezydenta, kiedy stwierdzono śmierć świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to właśnie marszałek Sejmu zaczął pełnić funkcję prezydenta. Polacy mieli wybierać pomiędzy urzędującym Kaczyńskim, a pretendującym do tego stanowiska Komorowskim. Ostatecznie wybierali między urzędującym Komorowskim, a pretendującym do stanowiska Kaczyńskim. Tylko że Jarosławem, a nie tragicznie zmarłym Lechem. Wreszcie wybory 2015 roku. I cóż, tutaj znowu sondaże pomyliły się niemal we wszystkim. Na samym początku wyścigu prezydenckiego większość badań wskazywała, że Bronisław Komorowski ma zwycięstwo w pierwszej turze w kieszeni i właściwie nie może się wydarzyć nic, co ten scenariusz zmieni. Jeżeli tu się nie stanie coś takiego, czego ja w ogóle nie jestem w stanie przewidzieć, że Bronisław Komorowski po pianemu na pasa przejedzie niepełną sprawną zakonnicę w ciąży, no to oczywiście, że będzie prezydent. Na początku marca, na 2 miesiące przed wyborami, Andrzej Duda z trudem przekraczał 20% poparcia, a jego wyniki były dużo gorsze niż wyniki jego macierzystego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym czasie sondaże pokazywały, że Paweł Kukiz może liczyć na poparcie w granicach 2-3%, a media przedstawiały go w takim zestawieniu egzotycznych, dziwacznych kandydatów, takich jak Grzegorz Braun, Paweł Tanajno czy Waldemar Deska. Tymczasem chwilę później okazało się, że wyniki były zupełnie inne.
Przed pierwszą turą wyborów nie było ani jednego sondażu opublikowanego, który pokazywał, że Andrzej Duda zwycięży w pierwszej turze nad Komorowskim. Tymczasem już w pierwszej turze Duda uzyskał lepszy wynik. Żaden z sondaży nie przewidział też tego, że Kukiz ostatecznie będzie cieszył się aż 20% poparciem. A to miało absolutnie kluczowe znaczenie dla tych wyborów. Bo na Kukiza ostatecznie zagłosowało bardzo wielu byłych wyborców Platformy Obywatelskiej i bardzo wielu byłych wyborców Bronisława Komorowskiego. To Kukiz odebrał Komorowskiemu zwycięstwo. A ci ludzie, którzy przekroczyli te granice i po raz pierwszy nie zagłosowali na Platformę, w drugiej turze byli już gotowi na to, żeby zagłosować na Dudę i dać mu zwycięstwo. To samo zresztą w dużej liczbie zrobili jesienią w wyborach parlamentarnych i tak stworzyli podwaliny pod dobrą zmianę. Jakie z tego wszystkiego wypływają wnioski dla wyborów prezydenckich w 2020 roku? Cóż, szukanie historycznych analogii zawsze jest obarczone ryzykiem, ale tym razem chyba warto się o to pokusić. Bo polityczna historia III RP pokazuje nam, że polityka to jedna wielka ruletka, a już szczególnie wybory prezydenckie po 1989 roku to taka narodowa loteria, która co 5 lat przynosi nam jakieś niespodzianki. To dlatego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo dąży do wyborów jak najszybciej, bo wie, że nastroje społeczne mogą się nagle odwrócić i pewne wydawałoby się zwycięstwo Andrzeja Dudy przestanie być aktualne. I tak samo opozycja, pomimo bardzo złych sondaży, wierzy w to, że karta jeszcze może się odwrócić. I jeżeli tylko uda się im przesunąć wybory na późniejszy czas, to ich kandydat będzie miał szansę na to, żeby pokonać Andrzeja Dudę. A przecież w tych wyborach zmieniło się bardzo dużo. Kiedy pojawiła się pandemia, z dnia na dzień okazało się, że te wybory są zupełnie o czym innym niż miały być wcześniej. Trochę jak w 2010 roku, kiedy sztaby przygotowywały tematy kampanijne, okazało się, że wybory zdominowała katastrofa smoleńska. W tych warunkach nie odnalazła się zupełnie Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej wyniki są jakąś totalną porażką. Widzimy je dzisiaj w granicach błędu statystycznego, 1% poparcia. Dla Platformy Obywatelskiej może to być gwóźdź do trumny. Tak samo jak w 2000 roku dla Unii Wolności gwoździem do trumny było wówczas nie wystawienie żadnego kandydata. Można powiedzieć, że za kilka miesięcy powinniśmy spodziewać się tego, że na scenę znów wejdzie jakiś trzech tenorów, którzy będą na trupie Platformy Obywatelskiej chcieli zbudować jakąś nową siłę. Na pewno w tych wyborach buduje się dwóch kandydatów, którzy jeszcze 3 miesiące temu mogli tylko pomarzyć o tym, żeby wejść do drugiej tury wyborów. To Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Co prawda nie wiemy, czy druga tura w ogóle się wydarzy, ale jeżeli będziemy mieli z nią do czynienia, i sondaże, i analitycy wskazują, że to ktoś z nich będzie walczył w decydującym starciu z Andrzejem Dudą. Kosiniak-Kamysz chyba chciałby być trochę takim nowym Olechowskim, to znaczy politykiem, który na gruncie zaskakująco dobrego wyniku w wyborach prezydenckich zacznie budować nowe centrum polskiej sceny politycznej. Z kolei Szymon Hołownia udaje takiego bardziej mainstreamowego Pawła Kukiza, choć momentami można powiedzieć bardziej przypomina Stanisława Tymińskiego. Jak już jesteśmy przy antysystemowcach, niespodziewanie dobry wynik zaliczyć może też Krzysztof Bosak. Bo w warunkach kryzysu i tych emocji, które nam dzisiaj towarzyszą, jego wynik ma szansę być dużo lepszy niż wskazywały na to sondaże jeszcze 3 miesiące temu. Czy zatem reelekcja Andrzeja Dudy jest pewna? Cóż, ja sądzę, że w 100% nie możemy być dzisiaj do tego przekonani. Nie tylko dlatego, że kiedy ja nagrywam ten film, nie wiemy, kiedy wybory w ogóle się odbędą. Rok 2015, który Andrzej Duda doskonale pamięta, pokazał, że pewne sondaże wskazujące na zwycięstwo w pierwszej turze mogą się mylić. Co więcej, niespodzianki może przynieść frekwencja, bo przecież jesteśmy w dość niespodziewanych okolicznościach i może się okazać, że wyborcy zadziałają zupełnie inaczej, niż spodziewają się dzisiaj tego politycy. Przypomnijmy, było już tak w 2000 roku, że ściana wschodnia, konserwatywni wyborcy prawicy do wyborów zwyczajnie nie poszli i to sprawiło, że tak zaskakującą, spektakularną porażkę zaliczył ówczesny kandydat prawicy. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, kiedykolwiek wybory by się nie odbywały, na pewno Andrzejowi Dudzie będzie dużo trudniej walczyć czy z Kosiniakiem-Kamyszem, czy z Szymonem Hołownią, niż byłoby to, gdyby musiał walczyć z kandydatką Platformy Obywatelskiej. Wreszcie wszystkie skojarzenia związane z rokiem 95. Przypomnijmy, wówczas okazało się, że wykluczenie z wyborów Polonii sprawiło, że znów prawicowy kandydat Lech Wałęsa uzyskał mniej głosów niż się tego spodziewał i mogło to realnie wpłynąć na to, że ostatecznie wybory przegrał. Ale tych analogii z 95 rokiem może być dużo więcej. Mieliśmy wówczas
setki tysięcy odrzuconych protestów wyborczych, mieliśmy ogromne emocje, mieliśmy prawicę, która tak naprawdę nie chciała uznawać nowo wybranego prezydenta. Po czasie to wszystko się jakoś uklepało i wszyscy zaakceptowali prezydenturę Kwaśniewskiego, ale tamten czas przyniósł wiele kompromitujących dla państwa scen, o których dzisiaj wolelibyśmy zapomnieć. I powiedzmy sobie szczerze, do standardów z początku polskiej demokracji, która wówczas kształtowała się, chyba nie chcielibyśmy dzisiaj wracać. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, żeby czasem spojrzeć na bieżące wydarzenia polityczne również z perspektywy historii III RP. Jeżeli podoba Wam się taki sposób mówienia o bieżączce politycznej, dajcie nam znać w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał, wyślijcie ten film znajomym. My będziemy dzięki temu wiedzieli, żeby przygotowywać więcej takich materiałów. A na koniec chciałem polecić dwie książki, które wykorzystywałem w przygotowaniu dzisiejszego materiału i które cytowałem na samym początku. Pierwsza to książka Po południu Roberta Krasowskiego o bardzo sugestywnym podtytule Upadek solidarnościowych elit po zdobyciu władzy. Robert Krasowski to można powiedzieć już były dziennikarz, który popełnił taką autorską, subiektywną historię polityczną III RP. Stawia w niej bardzo wiele ciekawych wniosków, ma bardzo wiele nietypowych spostrzeżeń. Jego historia III RP wygląda nieco inaczej niż ta czytana chociażby na Wikipedii. Z nie wszystkimi wnioskami i przemyśleniami Krasowskiego trzeba się zgadzać, ale zdecydowanie warto poznać jego perspektywę i sięgnąć po wszystkie jego książki. Natomiast druga książka to absolutne abecadło. To historia polityczna 1989-2015 autorstwa profesora Antoniego Dudka. Dudek jest naukowcem, więc jego książka jest nieco mniej subiektywna niż książka Krasowskiego, ale można powiedzieć, że co najmniej tak samo barwna. Dudek swoją książkę okrasza bardzo wieloma archiwalnymi sondażami, danymi statystycznymi, z których mało kto zdaje sobie dzisiaj sprawę. Wreszcie pełna jest takich ciekawostek, o których dzisiaj nikt zupełnie nie pamięta, a które pozwalają nam lepiej zrozumieć wydarzenia ostatniego 30-lecia. Zdecydowanie warto mieć te książki na półce i sięgać po nie regularnie, by lepiej zrozumieć politykę, która dzieje się tutaj, dzisiaj, dookoła nas.